Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Doktor Anna Torpeda, kłaniam się nisko, oczywiście po samo piździsko, prawda? To jak zwykle tradycyjne nasze przywitanie. Dzień dobry. Proszę Państwa, no niesamowite rzeczy się dzieją, wirusowy tuplaj się kończy. No wirusowy tuplaj się kończy i co teraz? Co teraz się będzie działo, proszę Państwa? No ja myślałam nad tym bardzo długo, poświęciłam temu, proszę Państwa, naprawdę no z dobre 30 sekund myślenia i wymyśliłam. Po prostu, proszę Państwa, będziemy się spotykać w niedzielę o 20. Ja zapraszam Państwa na YouTube. Tam, gdzie pojawiają się moje filmiki, tam będą one się teraz nadal pojawiać. Już nie w wirusowym YouTube Live, tylko po prostu sam filmik w każdą niedzielę o 20. Państwa odpowiedzi, moje odpowiedzi na Państwa pytania będą oczywiście dostępne. Także, proszę Państwa, będziemy nadal się widywać. Ja przypominam, że pytania zadajemy w poniedziałki na Instagram jednej z autorek. To jest jej perfekcyjność, prawda się nazywa. To proszę u niej tam na Instagram zadawać pytania. No i proszę pamiętać, proszę Państwa, o mojej nowej książce Schabowej Auto Fellatio. Książka jest dostępna m.in. na sklepie perfekcyjnost.pl. Proszę zajrzeć, proszę sobie zakupić. Ja wiem, że tam są jeszcze problemy, bo jeszcze nie dotarły wszystkie egzemplarze z drukarni po prostu, proszę Państwa, ale to nie szkodzi. Co ma być, to będzie. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Prawda? Wszystko tak będzie, jak ma być. A gdy na świętego Andrzeja pogoda doskwiera, wtedy w lato będzie gorące jak siekiera, proszę Państwa. Także proszę korzystać. A ja już przechodzę do Państwa pytań, żeby odpowiedzieć na nie, proszę Państwa, jak najszybciej. Lecimy, bang. Pytanie pierwsze. Gdzie znaleźć Sugar Daddy? Proszę Państwa, gdyby to takie proste było, to ja bym tu dzisiaj z Państwem nie siedziała. Niestety, no mój mąż, Andrzej Torpeda, i jego później brat, mój drugi mąż, nie byli Sugar ani Daddy, więc niestety. Proszę Państwa, gdzie znaleźć? No, prawdopodobnie najłatwiej znaleźć, prawda, będzie na jakichś takich portalach społecznościowych dotyczących właśnie takich rzeczy. Jeśli na przykład są Państwo z Rosji, to tam wiem, że są takie katalogi tworzone, proszę Państwa, dla amerykańskich, prawda, bogatszych takich mężczyzn, jest po prostu kandydatkami do ślubu, proszę Państwa, i to jest opcja. Państwo się zgłaszacie, ogłaszacie, jest zdjęcie, jest sesja, jest piękny, prawda, opis, później naprawdę Państwo mówią Kateryna, desvidania, pozdrawiaju, i wtedy on wybiera, on bierze i, proszę Państwa, już jest na zawsze miłość, małżeństwo i zielona karta. Także same fajne rzeczy. A jeżeli Państwo akurat nie są, na przykład być może z Rosji, to się może zdarzyć, prawda? W Polsce to się zdarza. Proszę Państwa, no co proponuję? No proponuję po prostu się przejść po złotych tarasach. Po złotych tarasach, proszę Państwa. Tam chodzą bogaci ludzie, którzy się nudzą. Kiedyś chodzili do Galerii Mokotów, teraz już tam nie chodzą. Ja wiem, bo sprawdzałam. Szukałam też, proszę Państwa. Sprawdzałam dokładnie, specjalnie dla Państwa. Teraz już złote tarasy. Czasem Arkadia. Ale proszę też tam nie szaleć. Arkadia to jednak jest dno. Pierwsze pytanie jest. Dziękuję. Bęk poszło, prawda? Drugie. No, drugie pytanie, proszę Państwa, jest troszeczkę prowokacyjne, ale ja na nie odpowiem mimo wszystko, bo jestem doktorem Torpeda i odpowiadam na Państwa pytania, kiedy trzeba, zawsze, prawda, szybko, raz, dwa, trzy, nie ma problemu. Proszę Państwa, pytanie brzmi, czy jebiąc PiS można zarazić się jakąś chorobą weneryczną? No, nie wiem, jak dosłownie Państwo biorą to jebanie, prawda, tutaj, bo jeżeli Państwo po prostu tak wirtualnie, no to raczej nie, to może, prawda, najwyżej wpaść jakiś wirus. Natomiast jeżeli Państwo rzeczywiście chcą jebać kogoś z PiS-u, no to tam proszę uważać, proszę się zabezpieczać. Z tego, co ja wiem, u nich jest niska świadomość zabezpieczeń i tam życia seksualnego, zdrowia. Wiecie Państwo, tam oni nie chodzili na WDŻ, więc tam jest duża szansa, że tam są jakieś poukrywane, prawda, choroby, więc lepiej uważać, lepiej się kryć, lepiej się, prawda, zabezpieczyć. Najlepiej tak całe w folii by człowiek był, w takiej folii lateksowej, wtedy jest bezpiecznie, wtedy można z ludźmi z PiS-u robić wszystko. Wszystko, co Państwo tylko wymyślą, łącznie z jakimiś tam PiS-ing i tak dalej, bo ja wiem, że wiele ludzi lubi PiS na PiS. Takie dzisiaj żarciki się mnie trzymają suche, nie szkodzi, będzie zaraz mowa też o nawilżeniu. No właśnie, bo trzecie pytanie, bęk, drugie za nami, doktora na torpeda pędzimy. Czy jak się posmaruje masłem, to będzie ok? Proszę Państwa, odradzam. Ja odradzam z dwóch powodów. Po pierwsze, masło bardzo drogie teraz jest. Jezus Maria, jakie to drogie jest. To jest bardzo drogie, proszę Państwa. Także ja odradzam. Po drugie, no niektóre smarowania masłem kończą się bardzo źle. Proszę spojrzeć na Marylę Rodowicz. Mąż podczas procesu rozwodowego zarzuca jej smarowanie masłem wszystkiego i że przez to chciała go utuczyć i przez to on jest gruby. Proszę Państwa, to jest niebezpieczeństwo. Nie, to jest niebezpieczeństwo masła. Proszę Państwa, proszę, lepiej masłem nie. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest taka, prawda, że Państwo są na Antarktydzie, nie ma tam nic innego i lubrykant się skończył, no to bierzemy masełko, oczywiście jedziemy, no nie ma problemu, proszę Państwa, oczywiście, no. Tylko no, to też później się gorzej zmywa. No ale wiadomo, jak człowiek musi, no to i masełko się, prawda, zmusi, prawda? Dziękuję, pozdrawiam doktora Torpeda. Kolejne pytanie, bardzo proste. Bardzo proste tym razem, proszę Państwa, zwłaszcza, że jest lato. Pytanie brzmi,
golić się na dole, na gładko, czy au naturel? Ja znam francuski, proszę Państwa, przepraszam, byłam we Francji 3 razy już chyba. Raz na lotnisku tam Bouvet w tym w Paryżu. Proszę Państwa, czy golić? Tak. Tak, proszę Państwa, golimy jak najwięcej rzeczy. Jest lato, jest gorąc, są bakterie, są wirusy, są nieprzyjemne zapachy. Proszę Państwa, pozbądźmy się tego. Nie ryzykujmy, że nas zaatakuje jakiś nieprzyjemny zapach od nas. Bo to jak od kogoś, no to trudno, to trzeba wysiąść z tramwaju, prawda? Ale jak od nas, nie fajnie, proszę Państwa, to nie jest sympatyczne. Tu trzeba jednak, ja nawet powiem więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam czasem psiknąć antyperspirantem. O! Tak, proszę Państwa, to zwłaszcza u mężczyzn, u kobiet może trochę gorzej, ale u mężczyzn, proszę Państwa, proszę psiknąć. To nic nie zaszkodzi, tam będzie mniejsza potliwość, mniej będzie niebezpieczeństwa. Proszę śmiało i golimy. Tak, golimy, proszę Państwa, absolutnie tak. Tu jest pytanie trudne, proszę Państwa, proszę się skupić teraz. Czy można zarazić partnera, członka partnera, bakteriami występującymi w anginie po seksie oralnym? Czyli co? Mam anginę, mam tu, prawda, bakterie tam w środku, w moim gardziołku, prawda, dokonuję akurat przyjęcia penisa, prawda, do ust. No taki miałam humor, prawda, doktor Anna Torpeda, miałam taki humor, to przyjęłam, prawda. I teraz pytanie brzmi tej, prawda, osoby zadającej, czy on tego może członka zarazi tymi bakteriami? Otóż, proszę Państwa, nie. O, tu widzę szok na Państwa oczach. Widzę szok na Państwa twarzach. Proszę Państwa, nie. Ponieważ te bakterie rozwijają się na innej śluzówce. Bang. Proste, łatwe. Trudne było pytanie i tak skonstruowane, skomplikowane. Ale odpowiedź jest bardzo prosta, proszę Państwa. Doktor Anna Torpeda na wszystkie zresztą pytania z chęcią odpowiem. Lecimy dalej, proszę Państwa. Przedostatnie pytanie brzmi. Czy to dziwne, że podniecają mnie blizny po cięciu się? Znaczy powiem tak. Nie jest to standardowa sytuacja. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, ludzie fetyszyzują bardzo różne rzeczy. Jedni lubią stopy, inni lubią na przykład jaja. Jeszcze inni, proszę Państwa, lubią blizny. A jeszcze inni na przykład kikuty po amputacji. Proszę Państwa, różne są upodobania. Różne są upodobania. Ważne, proszę Państwa, żeby tylko jednak nie sprowadzać się tej drugiej osoby do tego fetyszu, do tego tokenu, jakim ona może się nastać. Dlaczego? Bo to jest jednak drugi człowiek, proszę Państwa. Traktujmy go fair. Traktujmy go jako całego człowieka, nawet jeżeli nie ma jakiejś części ciała, na przykład nogi, to nadal jest cały człowiek, proszę Państwa, bez nogi też, czy tam z bliznami. Proszę Państwa, oczywiście, a czemu blizny podniecają? A, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe pytanie, pytanie bardzo skomplikowane, ponieważ ono sięga tutaj, prawda, głęboko do psychiki ludzkiej i każe nam zajrzeć głęboko z pytaniem, co się takiego stało w moim dzieciństwie? Ja wiem, co się stało w Państwa dzieciństwie. Jeżeli kogoś podniecają takie rzeczy, proszę Państwa, no to złe rzeczy się działy. Ale cóż mogę na to powiedzieć? To jest terapia, to jest, prawda, wszystko do przejścia. Ja zapraszam serdecznie, oczywiście już wkrótce w Warszawie otwarcie mojego gabinetu terapii, prawda, Anna Torpeda. Zapraszam serdecznie, będzie można wtedy wszystko przetrawić, także to już wkrótce. Czyli te blizny po cięciu, czy podniecają? No trudno, dobrze, proszę. Jest okej. No i pytanie, proszę Państwa, ostatnie. Pytanie bardzo takie, no, takie miłe, sympatyczne troszeczkę, ale no ja, no, powiem tak. Doktor Torpeda nas dużo nauczyła, ale czy nauczyła się czegoś od nas? No, proszę Państwa, nie. No nie. Tu akurat nie. Po prostu no nie. I to by było na tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania. Także, proszę Państwa, oczywiście pytania zadajemy, raz jeszcze powtarzam, będę na nie nadal odpowiadać w każdą niedzielę o 20. Nowy filmik na YouTube, będzie do wrzucenia, do sprawdzenia, do zobaczenia, także proszę się na to przygotowywać. Zadajemy oczywiście na Instagram i Perfekcyjność, tam proszę zajrzeć, tam proszę zrobić. Proszę też pamiętać o mojej książce, Schabowej Autofellatio, książka już jest dostępna, znaczy dostępna właśnie tak różnie, ale, no, ale można przynajmniej zamówić, to jak będzie dostępna, to na pewno dotrze, także proszę się o to nie martwić, także to jest druga rzecz, to na sklepie perfekcyjność.pl oczywiście. Trzecia rzecz, ja nadal chcę do Państwa przyjechać z Honolulu, nadal się szykuję, nadal mam nadzieję, że to się uda wkrótce, żeby odwiedzić Polskę, odwiedzić, prawda, Warszawę, odwiedzić może też inne miasta. Będę dawać znać oczywiście. No i na sam koniec, proszę Państwa, co jeszcze? No proszę oczywiście zajrzeć do mnie na TikTok. Przecież ja jestem, proszę Państwa, na TikTok. Co prawda jestem zablokowana do wtorku,
Ale mimo wszystko proszę zaglądać, tam komentować, pisać, lajkować, followować, tam co się tam robi na TikToku, ja nie wiem, ale proszę to robić. No i tyle, proszę Państwa. Ja serdecznie dziękuję prowadzącym Wirusowi Tube Live za to, że udostępniły mi taką platformę kontaktu z Państwem, prawda? Takiego poznania naszego pierwszego, gdzie przecież Państwo mnie wcześniej nie znali, prawda? W ogóle proszę nie udawać, jak ktoś mnie znał, bo przecież ja wiem, że Państwo mnie nie znali. Także proszę, poznaliśmy się, prawda? Poznałyśmy się, bardzo mi miło. No i teraz to nam zostaje, proszę Państwa. Pozostaje już tylko spotykać się oczywiście w każdą niedzielę o 20. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Anna Torpeda. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bang!